jakże? Uwierzcie bądź nie, ale jest ciężko tutaj znaleźć dużą ekipę na ten rajd. 17 osób, bardzo mało. Przepraszam. I co najlepsze, tutaj teraz jest pogoda windy, więc jest boost zarówno do pokemonów psychicznych, jak i też do smoczych i latających. Mam nadzieję, że uda się pokonać z łatwością i zarówno też złapać idealną sztukę. Pamiętamy z ostatniego odcinka, że 9,8 jak i też 100 IV to jest ta sama wartość, jeśli chodzi o możliwości. Więc śmiało można jednego i drugiego wyczekiwać. Dosyć łatwo idzie. A nie zwróćcie uwagi właśnie, jaki ma atak. Thunder. Najłatwiejszy, jeśli chodzi o atak, o pokemony ziemne tutaj. Teraz tak. 2884. Jest setka. Przy buście pogodowym mamy 2835. 5.2 albo 5.3. Charge TMK, revive'y mi się przydadzą, super. 2.8.5.2. Próbujemy. Serio teraz komunikat z Ingresa. W końcu. Udało się. To jest chyba trzecia albo czwarta. Czwarta chyba sztuka ze wszystkich. No i w końcu. Tyle, że bez dodatkowych cukierków. Niestety. Tutaj dookoła widziałem jeszcze fajne spawny, ale musimy je znaleźć. Bo po raz pierwszy od jakiegoś czasu widzę na nearby, na oczywiście na dziko, drifluny. Przydałoby się je złapać. A pokemony ziemne akurat tutaj? Mam quest, także z miłą chęcią go ukończę. Chodźmy. I tak w tej chwili wygląda Pokemon Go. Zwróćcie uwagę, nearby. Gdybym wcześniej nie zauważył Drifluna na nearby, tuż przed rajdem, to nawet nie wiedział, że on dalej tu jest. Na nearby nie ma kompletnie nic. Jestem centralnie pod pokestopem, Driflun jest. I oczywiście on był wcześniej, więc to nie jest ostatnie półtorej minuty, żeby go łapać. I oczywiście informacja dla tych graczy, którzy niedawno zaczęli grać. Ten Pokémon przy tej pogodzie może się pojawić. Ostatnimi czasy była bardzo rzadka możliwość jego spotkania na dziko. Cudownie po evencie, którym żendal nie palnął. Czyli mi się wydaje, że przy evencie grudniowym gdzieś przepadł. Później pojawił się sporadycznie w momencie, kiedy system pogodowy wrócił do normy. To znaczy, przypuśćmy, Lotad pojawiał się przy pogodzie deszczowej, a nie losowo gdzieś tam tu i ówdzie. Tylko właściwie odnośnie pogody. Tak, żeby każdy gracz wiedział, że jeżeli pojawi się pogoda deszczowa, to że może wyjść i spotkać gdzieś Lotada. To jest bardzo ważne. I właśnie od tamtej pory pokemony właśnie tego typu zaczęły się pojawiać częściej, rzadkie, podczas konkretnej pogody. Drifloon, z uwagi na to, że jest to pokemon duchowy i pojawia się głównie przy pogodzie mglistej i tutaj jest pogoda foggy, jak i też windy, bo ten pokemon ma dwa typy i przy obydwu pogodach on się może pojawić. A teraz oczywiście niefortunnie wpadł dopiero kolejny quest na pokemony ziemne. Ewoluj pokemona dowolnego. I oczywiście w nagrodę możemy otrzymać tutaj albo Eevee Shiny, oczywiście też może być normalna, ale nastawiamy się na Shiny, jak i też Shiny Stunkarn. Także to do usunięcia od razu. Małe CP, zbyt małe, żeby parapować. Odbieramy quest i liczymy na coś ciekawego w kolejnym etapie. Eevee zwykła. Questy stąd, ten już był skończony, ten jeszcze nie. I tu jest Battle in the Ride. To znaczy, że dzisiaj sama gra chce, żebym stoczył walkę przeciwko Hitmonchan. Jednak przy tej pogodzie nie chcę z nim walczyć, bo mamy przewagę od typu psychicznego, jak i też latającego. Więc jest to pewne, że wygram. Jest Drifloon, powiedziałem wam, i idziemy szukać Shiny. Być może się pojawi tym razem. Bo dawno nie widziałem osoby, która by zapała Shiny. Od czasu eventu halloweenowego. I mam nadzieję, że pogoda się zmieni. Bo chcę zwyciężyć z nim bez tego bonusu. Przerywamy audycję z powodu gorących informacji. Gdzie są moje kartki? Z braku laku. Nowości zasiada Pokémon Go. Czytając najnowszą informację ze strony Pokémon Go. Trenerzy, jest to czas wyzwań dla liderów. I oczywiście w ramach nowego eventu. Battle Showdown Event. Oczywiście taki sam event miał miejsce rok temu, 2018, i w tym przypadku jest możliwość zwiększenia szybciej poziomu odznaki na gymach. Zwiększona jest też dawka Stardustu oraz nagrody za walki PvP i PvE.
Pokemony walczące, takie jak Makuhita, Machop, Mankey, Krogunk, Meditate, czy też nawet Hitmonlee, Hitmonchan i Hitmontop pojawiają się częściej na dziko. I jeśli masz szczęście, po raz pierwszy masz możliwość spotkania Shiny Machopa, jak i też Shiny Mankeya. Dobra, dosyć tej groteski i w tej chwili możemy przybliżyć Wam w pełni informacje odnośnie tego też eventu, jak i też wszystkich rzeczy, które mają z tym eventem wiele wspólnego. Począwszy od daty, startuje aktualnie wczoraj, w sensie wystartował wczoraj od godziny 22. Jednak zakończenie eventu może być dla Was troszeczkę mylące, bo w tym przypadku, jak widzicie, jest PST GMT-8 i PDT GMT-7. Z uwagi na to, że czas letni u nas w Europie zmienia się dopiero 30 na 31 marca, tak w USA ma to miejsce 10 marca. I w tym przypadku czas Pacific Standard Time zmienia się na Pacific Daylight Time. I jest to różnica czasu godziny, gdzie w tym przypadku w czasie polskim będzie zakończenie eventu o godzinie 21, a nie o 22. Ale nie przejmujcie się, bo USA też nie ma lepiej, w tym przypadku u nich tak samo działa zegarek i u nich dodaje się jedną godzinę, tak samo jak i u nas. Więc u nich się kończy tak naprawdę event o godzinie 12, mimo że czas jest ustawiony na godzinę 1, po południu. Także każdy ma równe szanse. Jeśli chodzi o bonusy, to w pierwszej kolejności oczywiście pragnę wspomnieć, że nie tylko Mankey, jak i też Machop mogą być w wersji Shiny, ale również Pokémony, które miały swoją premierę w wersji Shiny rok temu, czyli Shiny Makuhita, Shiny Meditate. Oczywiście tego jeszcze nie mam w swoim Pokédexie. I lista się skończyła na 4. W każdym razie 4 Pokémony oczywiście wraz z ich ewolucjami możemy spotkać na dziko, w sensie wraz z ewolucjami. Stardust. Bonus Stardustu jest zwiększony dwukrotnie. Za łapanie, za walki na trzymach, jak i też za rajdowanie. Te wszystkie elementy pozwalają nam zwiększyć Dusta, plus oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wykorzystywać tutaj Starpisa, bo będzie Wam przydatny, przypuśćmy, przy lurowaniu, przy wielu pokestopach. Jednak w jednym mieście na całym świecie będzie poczwórny Stardust, ale o tym za chwilę. Możemy zdobyć do 5 nagród za walki z trenerami, włączając w to Rare Candy. Czyli w tym przypadku, jeżeli otrzymujemy, dajmy to, 3 Rare Candy, to otrzymamy 6 Rare Candy za walkę z trenerem. Jeśli chodzi o nagrodę za PvE, też oczywiście uwzględniamy tutaj Rare Candy za walki z liderami teamów, czyli boty PvE. Jednak to nie wszystko. Zarówno jak i też sam event walczący Wam powiedziałem wcześniej, że będzie miał miejsce jakiś czas temu, tak też powiedziałem o tym, że prawdopodobnie będzie nam prezentowany nowy atak. I faktycznie jest. Power Up Punch ma premierę właśnie dzisiaj. Tylko tutaj wiele osób może być zdegustowana tym, że Machamp nie otrzymał tego ataku, a wszystkie inne Pokémony tak. I w tym przypadku była to zamierzona decyzja, jeśli chodzi o wybór. Wiele graczy mówiło jakiś czas temu, że chciałoby widzieć tutaj potencjał wśród innych Pokémonów niż tylko te, które mają największy DPS, czy też nawet największą wytrzymałość. I takie Pokémony niedoceniane, jak Poliwrath, Hitmonchan, Kangaskhan, Medicham, czy też Lucario, otrzymały możliwość posiadania tego ataku. Oczywiście przy użyciu w dużej ilości Charged TM-ek, bo w przypadku Hitmonchana jest duży move pool, jeśli chodzi o ataki. On ma Ice Puncha, ma Electric Puncha, ma Fire Puncha, ma Close Combat i ma coś jeszcze. W każdym razie ma duży move pool, więc w tym przypadku dodając jeszcze Power Up Punch, faktycznie sporo tutaj będziemy musieli użyć Charged TM-ek, żeby otrzymać te ataki na tym Pokémonie. Pozostałe Pokémony mają standardowe oczywiście ataki, czyli dodatkowo plus 1, czyli mamy 4 na każdym Pokémonie. Poliwrath 4, Kangaskhan 4, Medicham 4 i Lucario 4. Każdy z nich ma po 4 ataki charge aktualnie. I tutaj spodziewaliśmy się, że atak ten otrzyma również Machamp, bo ma taką możliwość. Jednak pamiętajcie o tym, że ten Pokémon ma już potężny DPS aktualnie i jest najsilniejszym Pokémonem, zarówno jeśli chodzi o TTW, jak i też TDO. Więc on nie potrzebuje lepszego ataku na chwilę obecną. Według informacji na Reddicie jest potwierdzone to, że jest gwarantowany boost do ataku na Power Up Punch do 4 razy pod rząd. I w tym przypadku podczas każdej walki PvP odpala się ten atak. Pamiętajcie jednak, że podczas eventu to może trwać, a po evencie może się zmienić i być tak samo jak w przypadku tych Pokémonów, które mają ataki wcześniejsze, czyli Ancient Power, jak i też Ominous Wind. Z tego co pamiętam. I jeszcze chyba trzeci był. Silverwind? W każdym razie ten atak może otrzymać tylko ten boost gwarantowany na czas eventu, a później może wrócić do normy. Istnieje taka możliwość.
Oczywiście wiele osób już sprawdzało, czy istnieje możliwość otrzymania tego ataku na Smyrglu. I wiele osób potwierdza, że ten atak jako kolejny nie może otrzymać ten Pokémon w swoim zasobie. Jeśli chodzi o PvP, to ten atak jest niesamowity, jeśli chodzi o każdego Pokémona. On może zdominować nawet Machampa, który oczywiście będzie figurował na lidze Great ze swoim atakiem Dynamic Punch. I tego tak naprawdę się spodziewałem, że każdy atak kolejny, który wypuści Niantic, dodatkowy, będzie bardziej ukierunkowany na to, żeby sprawdzał się w PvP, a nie PvE. I prawdopodobnie będzie tak z każdym kolejnym atakiem. Ale nie kraczmy. Jeśli chodzi o jedno miasto, które otrzymało boosta czterokrotnego na Stardust, jest to Berlin. Aktualnie z uwagi na to, że tam będzie trwał od dnia dzisiejszego do 10 marca event ITB Berlin. Tam jest w tej chwili zwiększony spawn Teddy Ursa, jak też Ursa Ringa, czyli tutaj mają przerąbane, jeśli chodzi o Pokémony typu szukanie Shiny Machopów, jak i też Shiny Mankeyów lub też innych Pokémonów, bo przez te 4 dni oni mają zwiększony spawn Teddy Ursy, jak i też Ursa Ringa. Czemu? Bo ten Pokémon jest symbolem Berlina. Dlatego też oni otrzymali możliwość w większej mierze łapania tego Pokémona. Jednak nie przemyśleli tego, że na Reddicie, jak i też na Twitterze jest wielki bulwers do Niantic odnośnie tego, że oni chcą łapać, tak jak wszyscy, Shiny Machopy, jak i też Shiny Mankeye. A u nich spawn trwa Teddy Ursa, jak i też Ursa Ringów, które nie mogą być Shiny. Także tu jest ten problem, że mają zmniejszone szanse, jeśli chodzi o szukanie Shiny Machopa, jak i też Shiny Mankeya. Także tutaj jest coś za coś. Osoby, które chcą w dużej ilości polować na Stardust, to jadą do Berlina i tam jest poczwórny Stardust kumulując z eventem. A osoby, które chcą mimo wszystko olać Stardust, ten poczwórny, i zostać przy poziomie podwójnego Stardusta i mimo wszystko mieć szansę na dodatkowe cukierki, jak i też Shiny Machopa i Mankeya, to oczywiście poruszają się poza miastem. Prawdopodobnie tak to wygląda. Aktualnie mamy przedstawione tylko informacje od strony Reddita. Pardon, Twittera. Podczas tego eventu mamy dodatkowe questy. I już o nich mówiłem wam jakiś czas temu, tyle że liczby nam brakowało. I w tym przypadku złap 3 Makuhity lub Meditate'y, możemy spotkać Cambuskena. Złap 5 Pokémonów walczących, jest to Machoke. Dzisiaj już wykonałem taki quest i faktycznie potwierdzam, osobiście. Złap, wykonaj, 2 rzuty Excellent pod rząd. Jest to Hitmonchan 999. Oczywiście to jest CP bodajże setek. Użyj super efektywny Charge Attack podczas rajdów lub walk na gymach. I oczywiście to jest mega tutaj polecany quest dla wszystkich, żebyście go poszukiwali, bo daj nam jedną Charge TM-kę. Aktualnie już taki quest znalazłem u siebie, jest niedaleko, ale będę przez te kilka dni poszukiwał ich tyle, ile tylko mogę. Oczywiście tutaj jest ten quest dodany z uwagi na to, że pamiętamy, dodali nam atak dodatkowy, Power Up Punch, więc tutaj Niantic nam to wynagradza w postaci tych Charge TM-ek, dokładnie questu, żebyśmy mogli otrzymać w tej formie możliwość odblokowania tego ataku. Oczywiście nie blokując tej możliwości dla osób, które nie wykonują tutaj, nie mają czasu na robienie rajdów w dużych ilościach. I w ten sposób, szukając konkretnego Pokestopa z questem, mogą znaleźć ten quest, który tak naprawdę pozwoli nam, rozwalając przypuśćmy dwa albo jeden gym z Pokemonami innego teamu, na otrzymanie tego przedmiotu. I ostatni quest, wygraj 3 rajdy. Można byłoby się spodziewać, że ta możliwość, dokładnie ten quest, da nam również Charge TM-kę, jednak jest to dosyć proste, bo oczywiście tutaj liczymy 3 rajdy. Mogą być tier pierwszego, jednak jest to wciąż tracenie Raid Passa. I w tym przypadku jest to jedna Fast TM-ka. Trochę nie fair, jeśli chodzi o, wiecie, pewną nagrodę za 3 rajdy. Ale cóż, nie jestem Niantic, więc polujmy tylko i wyłącznie na ten atak, dokładnie quest. Użyj 7 razy super efektywnego ataku. Pamiętajcie jednak, że aktualnie, jeżeli na gymie innego koloru jest 6 Pokemonów, to wykonując jeden atak w pierwszej walce, super efektywny, to on się powiela przy każdej innej walce, mimo że jest niesuper efektywny wobec innego typu. Także warto tutaj pamiętać, żeby wybrać Pokemona, który ma super efektywny atak na pierwszego Pokemona i on będzie się powielał przy każdym Pokemonie. Pamiętajcie o tym. Jest to ułatwienie dla was i taki trik. I z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że wam przybliżyłem pokrótce, na szybko informacje odnośnie eventu i widzimy się w następnym odcinku. Nie zapominajcie o lajkach i subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkim. I oczywiście tłumacząc wszystkie informacje na bieżąco i też przybliżając wam chociażby nawet te czasy.
Zresztą traj, koniec gadania, powiedziałeś wszystko. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!